Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem co nieco na temat kupowania używanego samochodu. Jak pamiętacie, nie wiem kiedy to było, dawno temu, nagrywałem takie krótkie odcinki na temat doradztwa przy kupowaniu auta używanego. No i tam pierwszy film to był, z tego co pamiętam, to była karoseria. Drugi film, no, mniejsza o to. Pierwszy film to było coś chyba rozpoznaj auto po ogłoszeniu, drugi to był telefon do sprzedającego, trzeci to była karoseria, czyli sprawdzanie karoserii, a teraz zapraszam na odcinek o wnętrzu. Więc tak, jak to wygląda? Wchodzicie sobie do wnętrza samochodu, prawda, tutaj siedzimy sobie w BMW E46, sprawdzamy oczywiście kierownicę, wiadomo, że kierownica może być zniszczona w niektórych modelach, tym bardziej starszych. Nie jest to jakaś wielka filozofia. No ale jeżeli jest kierownica zniszczona, nakładki na pedały, tutaj akurat nie będzie zbyt dobrze tego widać, gałka zmiany biegów, no jeszcze jest ogólnie wnętrze poniszczone, no to powiedzmy, że może to świadczyć, ale nie musi, o tym, że auto ma duży przebieg. Może to równie dobrze świadczyć o tym, że po prostu właściciel nie dbał o samochód, albo o tym, że samochód był użytkowany w mieście i że właściciel często wsiadał, wysiadał do samochodu, no i często jakby, powiedzmy, no zużywał się ten samochód znacznie intensywniej, no bo wsiadanie, wysiadanie, tu można gdzieś obetrzeć, prawda, szczególnie fotel przy wsiadaniu i wysiadaniu, więc na pewno auta użytkowane w mieście będą bardziej wyeksploatowane i będą i mogą sugerować większy przebieg, co wcale nie musi być prawdą, a auta użytkowane w trasie mogą mieć większe przebiegi, a wnętrze może być mniej zużyte, przez to między innymi, że kierowca nie będzie wsiadał i wysiadał. No więc tak to wygląda, to są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście nie sugerujcie się tym przesadnie, że jeżeli, nie wiem, coś jest zużyte bardziej, coś jest zużyte mniej, że od razu to musi być jakiś spisek, jak to się mówi, NASA czy jakoś tak. Wcale tak nie musi być. Ogólnie warto oczywiście na to popatrzeć, ocenicie sami, czy wam się to podoba, czy nie, ale tak jak mówię, no poglądowo sobie zerknijcie. Wiadomo, że jeżeli też auto jest bardzo zniszczone, wszystko jest, nawet jeżeli auto jest wiekowe, a kosztuje dość wysoko, znaczy kosztuje dość dużo, no i jest zniszczone, no to prawdopodobnie właściciel zbytnio o ten samochód, właściciele poprzedni nie dbali, no i warto może poszukać czegoś innego. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka można sprawdzić, no to oczywiście można sprawdzić coś, co jest też bardzo dziecinnie proste, można powiedzieć zegary, czy są w skali kilometru, czy pokazują prędkość w kilometrach, czy mają też skalę w milach. Oczywiście jeżeli skala jest w milach, no to nie ma też większej filozofii, samochód jest ze Stanów albo samochód jest z Wielkiej Brytanii, nie musi tego przekreślać. Oczywiście dużo samochodów ze Stanów jest w kiepskim stanie, ale część jest naprawione dobrze, oczywiście większość nie, ale zdarzają się takie, które są naprawione dobrze, albo po prostu nie mają za sobą jakiejś bardzo poważnej przygody, więc auta z USA nie należy przekreślać też, albo są sprowadzone do Polski jako mienie przesiedleńcze, więc też nie zawsze tak musi być, że auto z Ameryki oznacza pułapkę, aczkolwiek niestety w większości przypadków tak jest. Co jeszcze ważne, jeżeli sobie odpalicie samochód, właściwie nie musicie go nawet odpalać, przekręcacie, bierzecie kluczyk, przekręcacie sobie, czekajcie, bo na zapłon i patrzcie na poduszkę. Poduszka, o, zgasła. Poduszka powinna zgasnąć jako ostatnia. Jeżeli poduszka tak nie zgaśnie, czyli zgaśnie wcześniej, albo zgaśnie z innymi kontrolkami, to jest duże prawdopodobieństwo, że tej poduszki po prostu nie macie, a że została ona podpięta po prostu do innej kontrolki. Takie praktyki mają miejsce, nie jest, zrobienie czegoś takiego nie jest dużą filozofią. Nie jest to może jakiś, powiedzmy, stuprocentowy pewnik, ale już to daje do myślenia. Kolejna sprawa to oczywiście tradycyjnie sprawdzenie wszystkich rzeczy, które są w samochodzie, wyposażenia, czy wszystko działa. Ktoś powie, że no ale po co ja mam to sprawdzać, to sobie wymienię, to nie są duże pieniądze. No tak, szczególnie jeżeli nie działa radio, nie działa klimatyzacja, nie działa zmieniarka CD, nie działają przyciski na kierownicy, jeszcze kilka innych rzeczy. Zaraz się okaże, że tu stówka, tam stówka i zrobi wam się kilka tysięcy naprawy za takie rzeczy. Oczywiście jeżeli samochód jest technicznie w stanie perfekcyjnym,
Nie działa, nie wiem, radio albo jakieś dwie rzeczy nie działają, to można sobie to podarować. U mnie na przykład nie działa, znaczy w sensie można sobie od... Nie, w sensie można kupić takie auto. U mnie na przykład niezbyt dobrze działa, albo czasami w ogóle nie działa szyba lewa. Centralny zamek też coś szwankuje, więc z jednej strony, z drugiej strony działa. Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe. Oczywiście mam w planie to naprawić, aczkolwiek na razie są ważniejsze rzeczy. No i co? No i jeszcze z takich ważnych rzeczy, jeżeli sprawdzicie już działanie wszystkich urządzeń, to warto też, no już właściwie jak wejdziecie do samochodu, to będziecie to czuli w niektórych przypadkach, powąchać samochód. Ktoś może pomyśleć, że jestem szurnięty, ale nie. Jeżeli, oczywiście, jeżeli będzie, to nie chodzi o to, żeby obwąchiwać wszystkie elementy. Nie popadajcie w paranoję, ale jeżeli na przykład wejdziecie do samochodu, poczujecie, że jest zapach stęchlizny dość intensywny, mniej lub bardziej, no to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że samochód jest po powodzi. Oczywiście zdarzają się też takie przypadki, że zapchają się jakieś kanaliki, odpływy wody i woda zgromadziła się w samochodzie, na przykład samochód stał, też znam takie przypadki, i w środku śmierdzi stęchlizną. Więc nie zawsze musi to oznaczać, że samochód jest popowodziowy, aczkolwiek pamiętajcie też o tym, że jeżeli kupujecie samochód, to jedna czy dwie rzeczy nie przekreślają auta, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy typu coś nie działa, coś nie jest zbyt dobrze pachnie, ale po prostu jeżeli tego się nazbiera kilka, no to już wiecie, że taki samochód lepiej sobie odpuścić. A więc tak, odnośnie jeszcze tego wąchania w cudzysłowie, to jeżeli też jest za bardzo jakiś popsikane różnymi specyfikami, no to też jest ryzyko oczywiście, że ktoś próbował maskować te zapachy stęchlizny. Warto też sprawdzić, czy jeżeli wszystkie urządzenia nie działają prawidłowo, znaczy jeżeli niektóre urządzenia nie działają prawidłowo, no to może też to sugerować, że samochód jest popowodziowy, ale tak jak mówię, musi się to nałożyć z tym, że jest smród, wiele rzeczy nie działa. Jeżeli macie możliwość, odsuńcie... odczepcie, chociaż to też nie zawsze da się i nie zawsze wam właściciel pozwoli, ale jeżeli macie taką możliwość, no to odsuńcie kawałek podłogi, sprawdźcie, czy tam gdzieniegdzie nie widać jakichś liści, jakiegoś szlamu, jakiegoś takiego mchu pod dywanami. Czasami gdzieś tam może się ten mech pojawić, co może też sugerować, że samochód jest popowodziowy. Ale tak jak mówię, no jest, nie możecie podchodzić do tego sztywno, że o, tutaj kawałek mchu jest, o, tu jakiś liść, tu trochę śmierdzi, to już źle, nie? Musicie jakby dokładnie ten samochód sprawdzić, analizować, no i łączyć ze sobą fakty, tak? Warto też sprawdzić, czy na przykład fotele nie były demontowane, chociaż z drugiej strony teraz w wielu autach detailerzy demontują fotele do czyszczenia, więc to też nie jest wyznacznik, ale sprawdzić zawsze można i nie zaszkodzi. Warto też sprawdzić daty na pasach, to jest dość istotne. Jeżeli data jest nowsza niż samochód, no to zachodzi duże prawdopodobieństwo. Jeżeli na przykład samochód macie z 2000 roku, pas jest z 2001 albo z 2002, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że po prostu pas został wymieniony po wypadku. Więc warto to sprawdzić, bo o, wiadomo, nie jest to dyskwalifikujące, ale już pewna lampka powinna wam się zapalić i już wiecie, że jeżeli właściciel mówi, że samochód jest absolutnie bezwypadkowy, a pasy zostały wymienione, no to prawdopodobnie ściemnia. Kolejna sprawa to jest jeszcze podłoga bagażnika. Warto wyjąć koło zapasowe, obejrzeć podłogę, czy nie ma jakiś wgniot, szczególnie jeżeli są to auta sportowe, no to często zdarzają się przypadki, właśnie znacznie częściej te samochody ulegają wypadkom, więc koniecznie to sprawdźcie, ale w zwykłym samochodzie też uważam, że nie powinniście tego pominąć. Warto dlatego też obejrzeć kilka egzemplarzy, dlatego że jeżeli w jednym samochodzie będzie wam się wydawało, że jakieś zagięcie blachy to jest przeszłość powypadkowa, w rzeczywistości może się okazać, że to jest po prostu w serii tak to wygląda, więc dlatego warto obejrzeć kilka samochodów, porównać te podłogi i wtedy będziecie widzieli mniej więcej, jak to wygląda. Warto obejrzeć też uszczelki drzwi, jeżeli są uszkodzone, to może to świadczyć o tym, że poduszka, która jest na przykład w słupku, wybuchła. Oczywiście nie musi, ale jakaś tam to sugestia jest. Warto też sprawdzić zwijacze pasów, czy szybko zwijają pas, czy musicie wpychać ten pas do góry, co będzie świadczyło o tym, że na przykład nie zostały wymienione po kolizji, albo że już ze starości po prostu przestały prawidłowo działać, więc trzeba będzie to wymienić. Warto też sprawdzić z takich różnych rzeczy,
i to właściwie będzie najważniejsze, wyposażenie po numerze VIN. Bo to właściwie możecie jeszcze sprawdzić, zanim pojedziecie obejrzeć auto, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, bo jeżeli okaże się, że na przykład wnętrze samochodu było według VIN-u ciemne, skórzane, a samochód ma wnętrze jasne z Alcantary, no to już wiadomo, że coś jest z tym samochodem nie tak. Oczywiście pomijając przypadki, gdzie ktoś świadomie wymienił fotele, bo nie podobał mu się kolor, ale nie oszukujmy się, szczególnie w autach starszych to raczej rzadko to występuje, takie zjawisko. Chociaż są zawsze jacyś tam amatorzy, którzy to robią. No a w autach nowszych, w których, nie wiem, obszył ktoś tapicerkę, czy zmienił kolor, no zdarza się, ale tak jak mówię, też raczej rzadko. Jeżeli ktoś to robi, szczególnie w autach nowych, jeżeli to jest pierwszy właściciel, to raczej wam o tym powie, że to robił. No a jeżeli powie, że on nic z tym nie robił, to jeżeli jest drugim właścicielem na przykład i powie, że nic z tym nie robił, to jest to podejrzane. Oczywiście może to oznaczać, że poprzedni właściciel był na tyle bogaty, że sobie tą tapicerkę wymienił, obszył, ale tak jak mówię, są to sytuacje rzadkie. Czasem się zdarzają, ale miejcie poprawkę na to, że jeżeli kolor tapicerki albo wyposażenie nie zgadza się z VIN-em, to raczej coś było z tym samochodem robione. Być może po wypadku, więc warto też jakby zwiększyć czujność. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam oczywiście was do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania łapek, do komentowania, możecie dopisać, co sugerujecie jeszcze sprawdzić w aucie używanym przy zakupie podczas oględzin wnętrza, bo prawdopodobnie o czymś zapomniałem, nie jestem alfą i omegą. Zachęcam też oczywiście do polubienia mojego profilu na Facebooku, no i zachęcam też do oglądania innych filmów na moim kanale. To by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!